Siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku z 4LIFe'a na moim kanale. Dzisiaj wam powiem, że fajnie ten handelek szedł, także wam pokażę, jak minutę zarobić 40 kafli. Oczywiście na początku możecie zostawić łapkę, suba, zapraszam na Discorda, linka macie w opisie. A ja już dłużej nie przedłużam, życzę miłego oglądania. Dzięki byku, pozdro. Kupiliśmy sobie Emperora 1.6, Apik 1, e-transfela licznik. I teraz pytanie, czy z tego Emperorka remontować to wszystko, czy zostawić go takiego, jakim jest? Bo pewnie zadając 45k byśmy dostali. I kupując go za 63 mamy 18 za purę staxo i na liczniku. Pewnie wystawię go na początku tak za 8 dych i zobaczymy, jakie będą oferty, bo jednak spoko mieć Apik 1 do taksówki, nie? Fajną mafelę pomalowaną. Już sobie ustawimy Apik na kuriera. Dobra, nie ma sprawy. Się zajebiście prezentuje, także na początku plan jest taki, aby go wystawić za 85 przykładowo na giełdzie. A jeszcze możemy sobie to podliczyć w sumie, tylko patrzcie, lecimy bokiem tu. Kurde, fajnie się tym driftuje. Emperora w 1.6 bym liczył z 2 dychy. Licznik doliczmy 7, felgi trójkę to mamy już 3. Tak, so z 15 można mamy 45 i Apik 42, no to około 87, ale ja za 85 go wystawię. Czekam biuro. Dobrze, kupimy sobie Premiera 1.4 na taksówce, nie wiem, chyba tam felgę jeszcze miał. Dajemy za to 38 koła. Witam serdecznie. Mi minął ten Premier parę razy i on płył chyba w sedanie na feldze, także będzie git, jeżeli to ten. 38 koła, Premier 1.4. Dzięki byku, pozdro. 79,500 Emperor. Dobra, to tak. W takim razie, jak Emperor schodzi, ja sobie od razu Premiera wystawię za 65 i zaraz go przeparkujemy. Witam pana serdecznie. Sprzedaż pojazdu, szukamy Emperora. 79,500. Oferta wysłana. Dzięki byku, pozdro. Już kolejną furkę tutaj parkujemy. Pozdro Bartek, pozdro Stodzi. Działamy sobie powoli dalej. Na razie ogłaszam skup. Przybiegłem sobie po furki. Tak się na domku prezentują. Pewnie trzeba będzie powoli ten domek zacząć ogarniać większy, bo jak widzicie, tutaj już wszystko na styk się mieści, nie? Jeden jakiś projekcik jeszcze wleci, jedna furka wystarczy i już wszystko tutaj jest pozamiatane. Bo tutaj przecież nie będę parkował w rogu. Jak to by wyglądało? Jest tutaj miejsce na jedno autko, ale po co? Po co tam go upychać? Tylko problem jest taki, że ja chcę zostać tu w PC, bo mi się bardzo tu podoba. A tak to wygląda, że tutaj za dużych domków nie ma i tu jest problem. No nic, coś wymyślę, moi drodzy. Trzeba będzie coś wymyślić i nie ma innej opcji. Na razie jeszcze nie ogłaszam sprzedaży tego domku, nie jest na sprzedaż, mieszkam sobie tutaj, a kiedy to się ogarnie wszystko, kiedy będę działał dalej pod tym względem, szukania domków, to się jeszcze zobaczy. Na razie lecimy sobie z handlem, może jakieś poboczne odcinki wpadną. Projekciki sobie zatrzymujemy, bo nie ma miejsca na chacie. Musiałby się trafić naprawdę jakiś fajny domek. Zobaczymy. Jakoś to będzie. Za 59 koła oddajemy Premiera. Także tutaj będzie zysk 21 kafli. No żartujesz mnie chyba w tym momencie. Dopiero opony były zmieniane. Nie mów, że od jazdy na tym lodzie to się tak niszczy. Ja tu chyba wzmacniane nawet montowałem. To jest niemożliwe, że takie coś się dzieje. 80 na godzinę z kajem. No to jest grzech tyle jeździć taką furą. Dobra, jesteśmy na miejscu. Witam serdecznie. Tutaj kwota 59 koła. Dzięki za kupno, pozdro. Ja mam coś lagi jakieś, ty. Chyba, że to serwer laguje. 23 pingu. Dobra, 21 wpada, jest git. Słyszeliście to? Nie, no to jest nierealne. Gdzie tu jest wulkanizacja, bo mnie popierdzieli zaraz. Gąsienicę sobie tu zaraz założę, że ona mi się nigdy nie zerwie. Spokój będzie raz na zawsze. Pierdzielę tak jeździć. No dobrze, że z nikim się nie ścigałem, bo jakby mi wtedy pierdzielła, to dopiero by było GG. O, te poprawy też już mają po 1%. Jaka tu była opona? Dobra, ale na mojej perełce ja nigdy nie oszczędzam. Czyli tu nie było wzmacnianych, Jesterek ma wzmacniane, dobra. Czemu ja ci tu wzmacnianych nie dałem, mi powiedz? Tam lagi jakieś, a ja mam ping. No duży mam ping, 90, a czemu? Dostajemy Bobcata 2.0 i 40 koła dobki za Waltona. Waltona kupiliśmy za 95. Porozmawiałem chwilę z gościem, podpytałem na skupach i tutaj widzimy kolejny skup 94 koła daje, a jeszcze inny dawał 80 za tego Bobcata, także myślę, że kurde chyba się wymienię. Zrobimy sobie szybką wymianę i zaraz oddamy tego Bobcata na skup, gdzie prawie 100% Waltona nam się zwróci, a ta dobka to już jest na zarobek. Dajmy jeszcze czy 40 koła to max dobka, ta bo tyle mam. Dobra. to wymienię się. Tu jest nasz Bobcat i nasz ziomeczek. Dobrze, witam serdecznie. No to tak, dodajemy pojazd. Gdzie ten Waltonik? To jest to. Proszę bardzo, Walton 1.8, Set Rubin. Dostajemy 38 koła i Bobcata 2.0. Dzięki byku, pozdro. Tam nam zaraz ziomek powiedział, że doślę resztę, bo mu brakowało troszkę. Skup nam daje za tego Bobcata 9 dych. 93 tam żeście widzieli. No to byśmy zarobili 35 już tak na luzie na tym Waltonie, oddając go na skup, ale ja go chyba wystawię na giełdzie, nie? Żeby wycisnąć jak najwięcej. Tak to wygląda. Ale możemy sobie policzyć, za ile my kupili tego Bobcata. No, odejmujemy 40 koła od 95, mamy za 55 koła Bobcata 2.0. Dobra, ziomek nam tysiaczka dosłał. Niech już tam reszty to mniejsza. Jakiś widz wsiadł, to może nam pomoże. Damy widzowi klucze do Elki, to wróci Elką, ja wezmę Bobcata. Ile go wystawić? 150? O, ale się miejsce trafiło fajne. Dobrze, zobaczymy jak będą oferty z tym Bobcatem. Szyby 20, felgi, no git. Jak nic nie będzie lepszego, to na skup to weźmiemy i oddamy. Dobrze, polecimy biuro, kupimy sobie Blista 1.6 za 25 koła. Proszę bardzo, Blista Compact 1.6, 25 kafli. Dzięki byku, pozdro. 55 koła dajemy za Wicka, no nie. Za Wicka na różowej lampie. To jest ten Wicek? Witam. Już go sprawdzimy sobie, czy ma lampę. Dobra, to kupimy i tak tego Wicka za 8. Akceptuj, dodajemy gotówę. 8 kafli. Proszę, Vincent 1.4. Dzięki byku, pozdro. Jeszcze jest esik szybki. Luz, pozdro panowie. Siema, odcinek się nagrywa tak samo. Pozdro Logan. 15k za brawurę ze transem. Dzięki Matecki za 2,5 kafla. Pozdro. I jeszcze załatwimy sobie brawurkę. 13 może być. I jadę, jedziemy na giełdę LS. Brawurka, 13 koła, 1.6, taksuwa. Pewnie weźmiemy ją sobie później tutaj na LV, bo ją można tutaj wystawiać. Z 15 za to taksu doliczymy. Taka brawura z 18, no to 3 dychy można ją stawić na luzie. Damy pana i już ogarniamy interes. Brawurka, 1.6, 13 koła. Albo nawet tutaj, jak ona tutaj stoi. Dzięki byku, pozdro. Nawet jak ona tutaj stoi, to pewnie ją za 25 tu wystawię i tyle. To wiecie co, mi się nie chce jechać na LV jednak, 25 tu ją wystawiam. Bobcat dogadany za 110, miatka jest jeszcze w trakcie ofert, w trakcie negocjacji. Zobaczymy jak to się potoczy. Na razie ogarnijmy Bobcata. Witam serdecznie, Bobcacik 110, raz, dwa, trzy, proszę bardzo, owka wysłana. Dzięki byku, pozdro. Dobrze, idziemy sobie do biura, do środka. Sprzedamy brawurkę za 23 koła. Przed chwilą została zakupiona przez nas za 13. Dycha będzie zarobku. Witam. I tak, gdzie ta brawurka? Tutaj, 23 kafle. Dzięki byku, pozdro. Dycha wpada na czysto. Okej, dobra. Dogadani, zion 1.6 zwykły 140 koła. Jadę. I mamy ziona 1.6 140 koła. Dzięki byku, pozdro. I dobra, 180. Nie no, nie mów, że my sprzedamy ziona w ciągu sekundy od zakupu. Dzięki byku. W minutę zarobek 40 koła. Nawet nie zdążyłem sprawdzić co on ma. To jest nierealne. Nigdy tego auta na oczy nie widziałem. Nawet nie zdążyłem sprawdzić na forum co ma. A dokładnie przypomnij sobie, tam ziomek pisał, że on ma jakieś chyba felgi, jakiś licznik. A okazuje się, że na PP jest zionik. No nieźle. Ciekawe za ile. Pewnie po pościgowy jakiś. Gitara. Dogadana miatka została. 157 koła za nią oferta. Ziomek napisał, że tyle ma, tyle może zaoferować. Dobra. Na miatce będziesz zysk 37 koła. I sobie sprzedamy. Ogólnie to bańkę będziemy mieli już w kasie wtedy, nie? Ja pitole. Się uzbiera ta kaska. Ja dalej skup ogłaszam do 800. To trzeba windy zmienić. Witam serdecznie. I tak. Miatka, gdzie jest ta miatka? 157. Pozdrawiam YouTube, pozdro Malboro, dziena. 37 koła wpadło na miatce. Zobaczcie ile jeszcze fur tutaj mamy. Dobra, kolejna fura dogadana, lampka. Kurde, jakaś taka ciemno-niebieska to jest chyba. Sadlerek 1.4, szyby 20, apik trójka. I co ma jeszcze z takich dodatków? Jakieś inne duperele, ale to zaraz wam pokażę. Dogadani jesteśmy na tą furę za 100 koła, aby ją odkupić. Także jedziemy sobie na LS i tam dokonamy transakcji. Patrzcie, to jest to. Chyba to jest lampa ciemno-niebieska z tego co mi się wydaje. No nic innego nie ma. Ma szybki po prostu, apik trójka. To wszystko wymieniłem. Dupa, że To jest silnik 1.4, ale poradzimy sobie jakoś z tym. Witam serdecznie. I tak, akceptujemy sobie wymianę i dodajemy gotówę 100 koła. Sadlerek 1.4 to jest to. Gdzie na mordo, pozdro. Co, pewnie sobie pojedziemy teraz po niego. Jest moja Elka nadal, czy nie? A to jest ten sadlerek. To jest taka podfioletowa chyba lampa, nie? Teraz sobie go wystawimy za 160 na giełdzie. I tak jak mówię, ta lampka bardziej pod fiolet wchodzi. To nawet w sumie... lepiej? Ty, my dojedziemy tym na giełdę? Oby, nie będziemy mieli wyjścia. Ale fajnie jest zrobiony. Lakier też ma spoko, nie zmieniam tutaj nic. Wystawiam tak jak stoi teraz na giełdę. Mnie dziwi, że ktoś zrobił takiego sadlerka ogólnie od 1.4, a nie od 1.6. Ale dobrze, 155 dajmy. 48 git. Teraz tylko miejsce znaleźć, to jest największa tragedia. Mam nadzieję, że dobrze przyszedłem. Dobra, śmigamy sobie na urząd. Sprzedamy sobie sadlerka. Ziomek do mnie napisał na Discordzie, że chce kupić. Także nie ma problemu. Witam serdecznie pana. Dogadaliśmy się na 115, także git. Czemu tu nie działa? Proszę bardzo. Wysłana oferta. Pozdro YouTube. Pozdrawiam serdecznie. Gdzie ten sadlerek? To jest 100. 115 kafli. Dzięki byku. Pozdro. 15 wpada na czysto.